Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 5 usterek lub niepotrzebnych funkcji dodanych na portalu Librus Synergia. Oczywiście to będzie głównie negatywne zdanie. Jak chcecie, to nagram jeszcze odcinek z dobrej strony Librusa Synergia, bo sam tego używam, bo też jestem uczniem. Jest to oczywiście dobra strona, się przydaje. Dobra, przejdźmy do top 5. Czyli tematu tego odcinka. Numer 1. Zbyt częste logouty. Zapewnie jak używaliście wersji mobilnej Librus Synergia, to tam najczęściej można zauważyć taki niby błąd, bo czasem wystarczy na zaledwie parę minut inną zakładkę Google'a ustawić, albo po prostu zminimalizować na jakiś czas i po prostu już wtedy wyrzuca całkiem. I trzeba znowu się logować. Oczywiście hasła i loginy można na spokojnie zapisywać, ale jednak brakuje tej aplikacji funkcji nie wylogowuj mnie. Numer 2. Domyślne loginy. Domyślne loginy to ogólnie jest problem pierwszego logowania na Librus Synergia, gdyż nie da się praktycznie spamiętać tych loginów, bo są kompletnie to są randomowe liczby po prostu. Z tą różnicą, że U jest dla ucznia, a bez U to jest dla rodzica. Ale co szczęście ostatnio dodano coś takiego, że można zmienić na loginy e-mailowe, czyli po prostu można innym hasłem to wpisać i wtedy działa. Aczkolwiek i tak trudno można znaleźć to ustawienie. Więc dobra, przejdźmy do numeru trzeciego. Numer 3. Puste funkcje. Pustych funkcji jest generalnie najsłynniejsze są dwa. To są dyżury i zaplanowane lekcje. Czyli po prostu najrzadziej używana karta na Librus Synergii, która jest naprawdę zbędnie dodana, moim zdaniem, bo i tak jest dość wysyp tych dodatkowych funkcji i raczej zwykle one nawet przez szkoły nie są używane i są puste najzwyczajniej. Czy może w niektórych szkołach używałem te dyżury na przykład, ale zaplanowane lekcje to wątpię, że kiedykolwiek została ta funkcja użyta. Numer 4. Wiadomości nie mają wersji roboczej. Niestety mnie dopadł taki problem, gdy pisałem raz odpowiedzi do sprawdzianu, to niestety dostałem właśnie, to się połączyło z tym pierwszym problemem, zbyt częstymi logoutami i oczywiście nic nie pozostało z tej mojej wiadomości, bo i musiałem pisać wszystko prawie od początku, ale całe szczęście w Wordzie zapisałem ten plik, więc całego pliku nie straciłem niby, ale i tak musiałem wszystko na nowo pisać w tym e-mailu. Poza tym nie jest to najlepiej wykonane, ten zakładka wiadomości, bo jest dużo. Po prostu nauczycielu brakuje trochę sortowania, gdy chce się wysłać konkretną wiadomość. No i gdyby może dodali funkcję w wersji roboczej, to wtedy bym tego maila oczywiście nadal bym go miał, bo by się zapisał, ale nie było. I nadal nie ma autosave'u na Librusie. Numer 5. Sortowanie. Terminarz i lista nauczycieli. Akurat Librus Synergia jest dość przejrzystą stroną. Zwykle się znajduje jaki to nauczyciel, jaka lekcja, ale jest zdecydowanie zbyt duży natłok informacji w zakładce terminarz. Bo no, za dużo jest po prostu wszystkiego. Powinno być możliwość sortowania według klas, bo często jest taka sytuacja, że wyświetlają się nauczyciele, którzy nawet nie uczą w danej klasie. I jeszcze jest problem z wiadomościami, gdy chce się wysłać, tak jak w przykładzie czwartym, numerze czwartym, jak powiedziałem, tam powinno no, być po prostu uproszczone, bo podawanie całej listy szkoły to jest jednak dość problematyczne, jeśli chce się znaleźć jednego konkretnego nauczyciela. To było moje top 5. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i na razie.